Nazywam się Sylwia Sitkowska, jestem psychologiem, psychoterapeutą, pracuję w przystani psychologicznej. Zajmuję się terapią osób dorosłych oraz terapią par i małżeństw. Jednym z aspektów, które dosyć często dotyka osób dorosłych, jest aspekt zaburzeń nastroju, czyli zaburzenia na przykład, zaburzenia depresyjne. Abyśmy mogli zdiagnozować depresję, musi wystąpić kilka czynników naraz. Często jest tak, że patrzymy na kogoś i mówimy, ten to ma chyba depresję. Albo mówimy sobie, no teraz jest taki czas, że mam chandrę jesienno-zimową. Warto się temu przyjrzeć. Warto sprawdzić, co powoduje, że my się źle czujemy, że nazywamy to chandrą. Czyli jeżeli zauważamy, że wycofujemy się, nie sprawia nam przyjemności to, co kiedyś nam sprawiało przyjemność, no to jest to już jakiś czynnik wskazujący nam, że coś się dzieje niedobrego. Ważnym też są myśli, które pojawiają się w naszej głowie. Jeżeli pojawiają się myśli związane z niebyciem, tak, czy to, a może jakiś samochód, który jedzie tutaj, jakby we mnie wjechał, to by rozwiązało moje problemy, albo już takie inicjowane przeze mnie, indywidualnie, tak, skoczę z dachu, będzie po wszystkim. Jeżeli pojawiają się takie myśli, to naprawdę warto wybrać się do psychiatry bądź psychologa, psychoterapeuty, po to, aby sprawdzić, co się dzieje z naszym zdrowiem psychicznym. Takim czynnikiem, który też mówi o tym, że dzieje się coś niedobrego, jest spadek albo przyrost masy ciała. Jeżeli widzimy, że w ciągu tygodnia, dwóch tygodni, miesiąca faktycznie jest obiektywny spadek albo przyrost masy naszego ciała, to też jest sygnał, że coś tam się dzieje. Jeżeli zauważamy u siebie bezsenność albo u osoby bliskiej, tudzież nadmierną senność, to też jest informacja dla nas, że warto byłoby może przejść się do lekarza albo do psychologa i psychoterapeuty i sprawdzić, co tam się z nami dzieje. Jest jeszcze kilka aspektów, które mówią o depresji. Niemniej jednak, jeżeli widzimy u siebie któreś z tych, o których ja przed chwileczką powiedziałam, to już jest sygnał alarmowy. Dziękuję.